derby jako derby wyzwolą na pewno bardzo dużą mobilizację w szeregach obu zespołów. Całe Trójmiasto tym będzie żyło. To taki ambicjonalny mecz i dla zawodników obu drużyn i dla kibiców, którzy no, nie pałają do siebie jakąś tam sympatią, powiedzmy delikatnie. W Gdyni, jeśli chodzi o atmosferę, ta atmosfera była wspaniała, ale pamiętamy, że zabrakło kibiców Lechii. Myślę, że podobnie będzie też w Gdańsku z uwagi na bezpieczeństwo, choć być może to troszeczkę się zmieni. No, na pewno to jest mecz dla nas szczególny. Na pewno teraz z dwóch względów, bo kibice będą się tym fascynować i też my, bo nam są potrzebne punkty. I na pewno te punkty jeszcze w derbach się bardziej zmobilizują nas jako drużynę, że możemy utrzymać ten zespół w Ekstraklasie. Jest to na pewno bardzo ważny mecz dla wszystkich kibiców w Gdyni i będziemy chcieli udowodnić, że Arka w Trójmieście jest najlepsza i myślę, że na pewno podejdziemy do tego meczu skoncentrowani i pełni wiary w swoje umiejętności, że na ich boisku wygramy. Nie da się ukryć, to będzie bardzo kluczowy mecz i bardzo kluczowy moment w rozgrywkach w tym sezonie. Na tą chwilę i my potrzebujemy punktów i Lechia, i może być tak, że to będzie mecz na wagę złota, nie tylko dlatego, że jest derbowy, ale również kluby obydwa potrzebują punktów do utrzymania się spokojnego w Ekstraklasie. No chciałbym, żeby zakończył się wynikiem zwycięskim dla nas, no, konkretnie wystarczy, abyśmy strzeli o jednego gola więcej niż Lechia.